otoczeniu zielonych wzgórz, porośniętych winnicami i gajami oliwnymi, na wzgórzu, w połowie drogi między Florencją a Sieną, wznosi się najbardziej niesamowite spośród średniowiecznych miast Toskanii – San Gimignano. San Gimignano jest jednym z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast Europy i z pewnością najbardziej charakterystycznym ze średniowiecznych miast Toskanii, a to za sprawą wysokich czworokątnych wież. Pamiętam, jak na jednym z wykładów z zielarstwa nieżyjący już profesor zadał nam pytanie, jaka jest najdroższa przyprawa świata. San Gimignano słynie z jej produkcji. To szafran, czyli pręciki krokusa uprawnego. A tak na marginesie, jego właściwości lecznicze, głównie polegające na działaniu przeciwdepresyjnym, znane są od dawien dawna. Ale wróćmy do tematu. Włochy to nie tylko malownicze i sielskie widoki, ale przede wszystkim niesamowita architektura. Tematem mojej akwareli jest jedna z włoskich uliczek, a moją inspiracją jest obraz olejny Richarda McNeila, który sprzedawany jest w wielu popularnych sklepach jako fotokopia. Chcąc namalować taką uliczkę, musimy zwrócić uwagę na wiele szczegółów oraz dobrze zaplanować perspektywę. Aby ułatwić sobie sprawę, obraz podzieliłem czterema liniami wzdłuż i wszerz na fragmenty, dzięki czemu łatwiej było mi zrobić szkic. Na osobnej kartce zrobiłem szybką wprawkę, używając dużego pędzla i dużej ilości wody. W ten sposób starałem się zaplanować kolory oraz tonację obrazu. Gdy nasz szkic jest już gotowy, możemy przystąpić do malowania. Jak zwykle zacząłem od nieba. Warto wcześniej zmoczyć kartkę, aby uzyskać płynne mieszanie się barw. Thank you.
przed restauracjami czy barami wystawione są stoliczki wraz z krzesłami. Białe obrusy błyszczą na tle kamiennych ścian w kolorze sieny. Przy stolikach siedzą ludzie. Słychać gwar rozmów, muzykę, krzyki bawiących się dzieci. Pomimo tego, że ulice są wybrukowane w całości, nie brakuje zieleni. W każdym wolnym miejscu znajduje się pełno donic z kwiatami, a po ścianach wije się winorośl. Spacerując uliczkami tego pięknego miasta, można się zapomnieć i na chwilę przenieść w czasy, kiedy ulice były pełne kupców, przybyszów z Dalekiego Wschodu, w czasy, kiedy kultura Wschodu mieszała się z kulturą Zachodu. Można poczuć zapach orientalnych przypraw, wina vernaccia, zakosztować oliwek i pysznego sera. Wąskie uliczki. Czasem trudno minąć się z drugą osobą. Domy z drzwiami i oknami pomalowanymi na różne kolory, które kontrastują z wszechobecnym kamieniem. Oryginalne witryny sklepowe. Różnokolorowe i różnorakie towary wylewające się wprost na ulicę ze sklepów. Spacerując, nawet nie wiemy, że przechodzimy przez czyjeś podwórko. Przez okna wychodzące bezpośrednio na ulicę można zobaczyć, jak rodziny zasiadają do wspólnego posiłku. Ludzie, szczególnie osoby starsze, odpoczywają przed domem, siedząc na krzesłach i pijąc wino. To obraz włoskich uliczek. Wszystko to tworzy niepowtarzalny klimat, który można zatrzymać w akwareli jak na fotografii. Gdy mamy już namalowaną akwarelę, przystępujemy do malowania cieni. Weźcie pędzle, otwórzcie farby i do roboty. Zachęcam do rozpoczęcia przygody z akwarelami. Dla polepszenia samopoczucia zalecam malowanie kilka razy w tygodniu wieczorem, a w weekendy malowanie na świeżym powietrzu w plenerze. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych w postaci weny i zadowolenia należy udać się do najbliższego sklepu plastycznego na zakupy lub galerii, żeby ukoić niepokorną duszę. Dziękuję wszystkim za zobaczenie filmu. Jeśli film się Wam podobał, proszę o łapkę w górę. Jeśli zaciekawiło Cię moje spojrzenie na malowanie akwareli, zachęcam do subskrypcji.